Kujawsko-Pomorska Szkoła i Królowa Nauk. Królowa Nauk dla najmłodszych, no już nie takich najmłodszych, ósmoklasistów. Dzień dobry Pani Magdo, co dzisiaj na lekcji? Dzisiaj będziemy sprawdzać, czy szklanka jest do połowy pusta, czy pełna, a zatem o objętościach brył. No i trochę filozoficznie bym nawet powiedział. Moi drodzy, dzisiaj faktycznie będziemy się zajmowali objętością w zadaniach testowych. Również to są zadania z tych arkuszy, które już się pojawiły na egzaminie klas ósmych oraz z takich arkuszy, które są dopiero przygotowujące, ale jak dobrze wiecie, wiele z takich zadań się zawsze powtarza i mogą one po prostu się gdzieś pojawić. Ostatnio mówiliśmy o polu powierzchni całkowitej, brył, czyli figur przestrzennych. Przypominaliśmy sobie m.in. klasyfikację tych brył, a dzisiaj będziemy się zajmowali objętością. Przy objętości będziemy mieli najpierw do powiedzenia, z jaką figurą mamy do czynienia, później musimy się odnieść do wzoru na tę objętość. I tak, mamy najpierw prostopadłościan. Prostopadłościan, moi drodzy, ja tutaj przyniosłam też model, jest oczywiście taką figurą, pokażę ją może tutaj na tle tej białej kartki, będzie troszeczkę bardziej ją widać. Prostopadłościan to jest tak jakby takie zwykłe pudełko, czyli mamy wszystkie ściany takiej figury są prostokątami lub kwadratami, czyli zarówno podstawy, jak i ściany boczne. I stąd też wzór na taki, na objętość takiego prostopadłościanu to jest po prostu każda długość każdej krawędzi, czyli A razy B razy C, czyli zarówno wysokość, jak i jej tu szerokość, jak i głębokość. To jest, moi drodzy, prostopadłościan. Drugą figurą, jaką będziemy tutaj omawiali, to jest graniastosłup. Graniastosłup to znaczy, że ma dwie podstawy, które są takimi samymi figurami, a ściany boczne są prostokątami. I teraz, znowu tutaj oczywiście pokażę może na tym białym papierze, bo to troszeczkę lepiej widać. Mamy tutaj jeszcze różne nitki, które pokazują nam różne przekątne lub krawędzie, lub też wysokość jest na niebiesko zaznaczona. Czyli jak widzicie, jest to akurat graniastosłup o podstawie trójkąta równobocznego, czyli to jest prawidłowy, i ściany boczne są prostokątami. Stąd też, moi drodzy, objętość takiego graniastosłupa wyraża się wzorem, że jest to pole podstawy razy wysokość, gdzie wysokość jest oczywiście też tą krawędzią boczną. Tutaj akurat na naszej prezentacji macie też pokazane inne graniastosłupy, czyli nie tylko graniastosłup prosty, trójkątny, czyli taki, który ma trójkąt w podstawie. Mój był w dodatku prawidłowy, ponieważ tam był w podstawie trójkąt równoboczny, ale tutaj też macie taki, który mamy po prostu graniastosłup prosty, czworokątny, czyli jest dowolny czworokąt w podstawie. Tutaj tak wygląda z rysunku, że jest to trapez, oraz graniastosłup prosty sześciokątny, czyli mamy sześciokąt w podstawie i u góry i na dole oczywiście. I ostatnią figurą jest ostrosłup, który, moi drodzy, wygląda w ten sposób. Już ostatnio przypominaliśmy, ale tak szybko jeszcze powiem, bo będziemy dokładnie własności takich figur przestrzennych później wykorzystywali. Ostrosłup, moi drodzy, w podstawie ma pewną figurę, a ściany boczne są zawsze trójkątami, tak? Są one trójkątami. I tutaj macie na niebiesko zaznaczoną też wysokość tego ostrosłupa. Stąd też objętość takiego ostrosłupa wyraża się wzorem 1/3 pole podstawy razy wysokość. I pewnie wielu z Was miało takie doświadczenia, że przelewaliście pewną ciecz, być może do takiego ostrosłupa, a później do graniastosłupa i faktycznie wychodzi zawsze, że jeśli mamy o tej samej podstawie graniastosłup i ostrosłup, o tej samej wysokości, to zajmuje on w przypadku ostrosłupa 1/3 objętości, taką jak w graniastosłupie. Ale moi drodzy, my, tak jak powiedziałam, będziemy wykorzystywali tylko te własności figur przestrzennych, a tak naprawdę omawiamy dzisiaj już tylko zadania. Jak wiecie, moi drodzy, zadania, tak jak już mówiłam, pochodzą czy to z arkuszy, z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, czy z jakichś książek, które przygotowują do egzaminu klas ósmych. Wszystko tutaj opowiem. Akurat pierwszy przykład mamy faktycznie, jest to z egzaminu. Podstawą ostrosłupa o wysokości H jest kwadrat. Na rysunku przedstawiono siatkę
i podano długości niektórych krawędzi tego ostrosłupa. Oblicz objętość i zapisz obliczenia. Są to, moi drodzy, zawsze zadania otwarte za 3 punkty, czyli warto tutaj wziąć się za rozwiązywanie takich zadań, ponieważ za poszczególne etapy rozwiązania takiego zadania będą Wam przyznawane też punkty, tak? A zatem najpierw napiszemy zadanie pierwsze nasze, tak? I tutaj mamy. Mamy taką siatkę narysowaną, czyli wiemy, że kwadrat będzie tutaj naszą podstawą. On ma długość boku 5 na 5, zatem pole podstawy tutaj to będzie po prostu 25 cm kwadratowych. Wszystko jest w centymetrach wyrażone, także pole podstawy również takie będzie. Przypomnę, że objętość to będzie 1/3 pole podstawy razy wysokość. No i teraz zastanówmy się. Tutaj już macie narysowane. Taki jest trójkąt, tutaj jest kąt prosty. Tu jest jeszcze dalej narysowany trójkąt. Tu mamy podaną długość tej krawędzi 13 cm. A tutaj mamy, to jest nasza wysokość, moi drodzy, tego ostrosłupa. Oczywiście my tej wysokości teraz nie znamy, ale tak jak ja już mówiłam na ostatnich naszych zajęciach, pamiętajcie, że są to już zadania bardzo kompleksowe, które wykorzystują bardzo dużo rzeczy. Wiemy już, że pole podstawy jest 25 cm kwadratowych. Brakuje nam właśnie tej wysokości. Jak możemy ją obliczyć? Tutaj napiszę może, tak, obliczam wysokość ostrosłupa, czyli H. Nie na darmo, moi drodzy, jest tutaj podane, że jest to kąt prosty i tutaj aż się nam narzuca, że powinniśmy tutaj skorzystać z twierdzenia Pitagorasa, gdzie szukamy tej wysokości, która jest przy prostokątną. Wiemy już, że suma kwadratów dwóch przy prostokątnych równa się kwadratowi przeciwprostokątnej. I ta długość tutaj oczywiście tej przeciwprostokątnej jest podana nie wprost, bo wiemy, że to jest oczywiście, jeżeli ja bym złożyła taką siatkę w figurę, to długość tego boku jest taka sama jak długość tego boku tutaj. A zatem tu mam moją przeciwprostokątną również równą 13 cm. Stąd też teraz mogę napisać takie równanie, że kwadrat tej wysokości plus kwadrat drugiej przy prostokątnej, czyli 5, to będzie 13 do kwadratu, czyli kwadrat przeciwprostokątnej. Teraz oczywiście obliczam, czyli muszę przenieść obustronnie teraz 25. 169 minus 25 to będzie 144, czyli h kwadrat to jest 144, a zatem sama długość H, czyli tej wysokości, to będzie pierwiastek ze 144, czyli 12 oczywiście centymetrów. No i teraz już, moi drodzy, jesteśmy bardzo blisko. Obliczam oczywiście objętość. Już mam wszystko podane. Mam przecież już pole podstawy sobie policzyłam, wysokość teraz policzyłam, a zatem objętość duże V, 1/3 razy 25, i razy 12, wszystko jest w centymetrach, tu mogę skrócić, czyli mi wychodzi 25 razy 4, czyli 100 centymetrów sześciennych. I taką podajemy odpowiedź. Zadanie, jak widzicie, za 3 punkty, a całkiem proste, prawda? Mam nadzieję, że Was troszeczkę przekonam do tego, żeby chociaż spróbować rozwiązać takie zadania. Wiem, że niektórzy bardzo się boją tych zadań otwartych i rezygnują od razu na sam początek. No i teraz. Ostatnio rozwiązywaliśmy takie zadanie o ostrosłupie prawidłowym czworokątnym, czyli miał w podstawie miał kwadrat, ale miał trójkąt równoboczny w ścianie bocznej. Ja tutaj przypomnę, bo mam tę kartkę, wtedy to było zadanie czwarte. Ja powiem tylko, z czego wyszliśmy. Mieliśmy kwadrat w podstawie, trójkąt równoboczny mieliśmy w ścianie bocznej i ze wzoru na pole trójkąta równobocznego, a kwadrat pierwiastków 3/4, ponieważ tam było podane, jaką ma wielkość to pole ściany bocznej, wywnioskowaliśmy, że nasze A, czyli podstawa, ma długość 10, tak? Czyli tyle już mamy policzone, tak? No i teraz mamy policzyć oczywiście
objętość. Czyli zadanie drugie. Jeszcze raz tutaj narysuję. Mam kwadrat w podstawie. I teraz tutaj wezmę sobie, to jest mój trójkąt równoboczny. Czyli mam tutaj A, tu mam A i tutaj mam A. I wyszło nam, że A to jest 10 centymetrów. Tak? I teraz, żebym ja policzyła objętość, to jest 1/3 pole podstawy razy wysokość. Pole podstawy, podstawą moją jest kwadrat. Tak? Czyli to pole podstawy, to będę miała tu 10 i tutaj też 10. Zatem pole podstawy wyjdzie mi 100 cm kwadratowych, no bo wiadomo, że to jest 10 razy 10. No i teraz, moi drodzy, wysokość. Ha. Jak zobaczycie sobie, wezmę jeszcze raz mój model. Jak zobaczycie sobie, moi drodzy, ten nasz ostrosłup. Na niebiesko macie zaznaczoną wysokość. I teraz pokażę, jak wygląda podstawa. Tak? Ona ma tutaj wiele takich niteczek, ale to jest bardzo ważne. Moi drodzy, widać tutaj dokładnie, że przekątna podstawy razem z tą wysokością i z krawędzią boczną będzie tworzyła nam trójkąt. Narysuję teraz tylko ten trójkąt, tak? Tu najpierw narysujemy na tym rysunku. Tu by była moja wysokość H i ona będzie na niebiesko tworzyła kąt prosty z przekątną podstawy tu. I teraz napiszę, narysuję ten trójkącik tutaj jeszcze raz. Już wiecie, że będziemy korzystali tutaj z twierdzenia Pitagorasa. Tu mam znowu, tu mam moje H, to jest to, co jest na czerwono zaznaczone tutaj na rysunku głównym. Tu jest moje H, pogrubię to jeszcze na czerwono. Przeciwprostokątną będzie A, czyli 10 cm. Natomiast to, co jest tu na dole, tą przyprostokątną, to jest połowa przekątnej kwadratu. Wy już wiecie, czyli to jest 1/2 D. D, przekątna kwadratu, to jest do obliczenia ze wzoru A pierwiastków z dwóch. Czyli przekątna kwadratu wyraża się takim wzorem, gdzie A mamy 10, czyli w tym przypadku moje D, moja przekątna, będzie miała 10 pierwiastków z dwóch. A zatem połowa tej przekątnej, czyli 1/2 D, to będzie 5, 1/2 D, to będzie 5 pierwiastków z dwóch, bo tylko dzielę przecież przez 2 liczbę przy pierwiastku. A zatem teraz mogę z Pitagorasa zapisać takie równanie, że H kwadrat, moja jedna przyprostokątna plus 5 pierwiastków z 2 do kwadratu, bo to jest połowa tej przyprostokątnej, połowa przekątnej kwadratu, która jest drugą przyprostokątną, równa się 10 kwadrat, ponieważ on tworzy, ta krawędź tutaj zewnętrzna jest przeciwprostokątną dla tego trójkąta. Tak? Ja ten trójkąt jeszcze raz tutaj, to jest ten trójkąt tutaj oznaczony niebieski, czerwony i czarny. Niebieski, czerwony i czarny. No to teraz obliczamy. H kwadrat plus to do kwadratu, 5 do kwadratu to jest 25. Pierwiastek do kwadratu przecież to jest liczba pod tym pierwiastkiem i równa się 100. A zatem H kwadrat plus 50 równa się 100. Odejmujemy obustronnie 50 i otrzymujemy, że H kwadrat to jest 50. A zatem sama wysokość to będzie pierwiastek z 50. Wprawne oko wasze już pewnie wie, ósmoklasistów, że 50 mogę zapisać, że to jest 25 razy 2, a zatem mogę teraz wyciągnąć z 25 kwadrat, czyli będzie 5 pierwiastków z 2. I to jest moja wysokość. Teraz dopiero będę mogła podstawić to do obliczania mojej objętości. A zatem, a to już tutaj dam radę wcisnąć, żebyśmy mieli jeden papier na jedno zadanie. 1/3. Pole podstawy było 100 i razy, ja tutaj to oddzielę, 5 pierwiastków z 2. Tu się nam nic nie skróci, moi drodzy.
czyli będę miała 1 trzecia razy 500 pierwiastków z dwóch, a takie liczby najlepiej się, moi drodzy, zapisuje z kreską ułamkową, czyli 500 pierwiastków z dwóch podzielić przez 3. Bo przecież liczbę jeżeli ja mam liczbę naturalną, którą mnożę, czy całkowitą, którą mnożę razy ułamek, to mnożę to razy licznik, czyli to mi wchodzi do licznika. I przez 3. I to jest oczywiście wszystko w centymetrach sześciennych, bo wszystko było w centymetrach podane. I to jest moja objętość. Bardzo ciekawe zadanie, moi drodzy. Jak widzicie, ja już to sygnalizowałam Wam w zeszłym tygodniu. Dużo różnych wykorzystujemy wiadomości. A zatem, to był wzór na przekątną kwadratu. Tu mamy wzór ogólnie na objętość. No i wykorzystujemy tutaj, moi drodzy, z tych własności figur przestrzennych wykorzystujemy też często Pitagorasa do obliczania poszczególnych odcinków. Także niby w zadaniu, moi drodzy, było tylko podane pole powierzchni bocznej, ale zobaczcie, ile informacji myśmy z tego potrafili wyłuskać. I jaka jest podstawa, długość podstawy i długość krawędzi bocznej. No to wtedy mogliśmy policzyć już, jaka jest przekątna podstawy, jakie jest pole podstawy. No i potem już podstawialiśmy, żeby obliczyć wysokość. Tyle informacji tylko z jednego pola powierzchni bocznej, która była oczywiście trójkątem równobocznym, moi drodzy, i to była znacząca informacja. Pole powierzchni bocznej oczywiście w zeszłym tygodniu do tamtego zadania liczyliśmy. Teraz mamy następne zadanie, zadanie trzecie. Tu już mamy ostrosłup też prawidłowy i czworokątny, bardzo podobne zadanie. Czyli mamy ostrosłup, tak? Mamy czworokątny, czyli na dole mamy też kwadrat. Jeżeli to jest oznaczone, że jest to ostrosłup prawidłowy, to znaczy, że, że podstawa jest figurą foremną. Krawędź podstawy jest 4 cm, a krawędź boczna tutaj, tak, jest pierwiastek z 17. Bardzo podobne zadanie, moi drodzy. Więc mam nadzieję, że teraz już nam pójdzie to dużo szybciej. Mamy policzyć objętość. Do obliczenia objętości jest nam potrzebna wysokość. Przypomnę tutaj, objętość to jest 1 trzecia, pole razy pole podstawy razy wysokość. Pole podstawy już widzimy, że to będzie kwadrat. On będzie mieć 16 cm kwadratowych. I teraz znowu liczymy z przekątnej podstawy. Tu mam kąt prosty, czyli to jest 1/2 d, ten odcinek, połowa przekątnej podstawy, gdzie wiemy, że samo D to jest A pierwiastków z dwóch, czyli to będzie 4 pierwiastki z dwóch, bo nasze A było 4, a zatem 1/2 D to będą 2 pierwiastki z dwóch. I już teraz szybko nam pójdzie. H kwadrat, nasza przyprostokątna, połowa przekątnej, czyli 2 pierwiastki z dwóch do kwadratu, tyle co pierwiastek z 17 do kwadratu, czyli 2 do kwadratu to 4, to jeżeli mam pierwiastek do kwadratu, to zostaje mi to, co pod pierwiastkiem, równa się 17. Jeżeli pierwiastek biorę do kwadratu, to zostaje mi to, co pod pierwiastkiem. Czyli h kwadrat to się równa 17 minus 8. Ja tu już oczywiście przenoszę na prawą stronę wynik tego iloczynu, czyli to jest 9, czyli h, moi drodzy, to jest pierwiastek z 9, czyli 3. I teraz już bardzo ładnie, do objętości, zobaczcie, ile? Minuta, dwie? Jak już wiecie, jak rozwiązywać takie zadania, to szybko pójdzie. 16 i razy 3, tu skracamy i wychodzi nam 16 cm sześciennych. I to jest całe zadanie. Jak widzicie, pewne zadania są schematyczne i polegają na wykorzystaniu podobnych wzorów czy podobnych zależności. To twierdzenie Pitagorasa będzie się nam tu powtarzało naprawdę wielokrotnie. No to prędko przechodzimy. Mam jeszcze dwa zadania. Mam nadzieję, że jeszcze zdążymy. Na rysunku przedstawiono wymiary dwóch ścian graniastosłupa prawidłowego czworokątnego. Prostokąt o wymiarach 4x5. Tak, tu będzie 4, tu będzie 5. Zapiszemy, to jest zadanie czwarte. Oraz kwadrat o boku 4. Jeżeli to jest, moi drodzy, graniastosłup prawidłowy, ja go tutaj jeszcze pokażę, to znaczy,
Jeżeli to jest grania stosów, to znaczy, że on ma prostokąty i kwadraty we wszystkich ścianach. A zatem kwadrat, jeżeli jest podane, że jest prawidłowy, to znaczy, że figura foremna, czyli taka, która ma taką samą długość boków i kąty wewnętrzne między tymi bokami, to znaczy, że kwadrat będzie naszą podstawą tego grania stosłupa. Skoro już to wiemy, odłożę moją figurę, to moi drodzy, to już wiemy znacznie więcej. To znaczy, że on będzie w podstawie miał ten kwadrat. Tak? Czyli tu mam kwadrat, tu mam 4 na 4, a tu będę miała wysokość 5. Czyli ta krawędź będzie moją wysokością. I tutaj już jest dużo informacji. Poza tym, przy objętości grania stosłupa wiemy, że bierzemy szerokość razy głębokość i razy wysokość, czyli 4 razy 4 i razy 5, moi drodzy, to mi daje 80, oczywiście centymetrów sześciennych. Tutaj jeszcze było w zadaniu podane, aby podać pole powierzchni całkowitej, tak? Pole powierzchni całkowitej. To jest pole podstawy plus pole boczne. I teraz, moi drodzy, pole podstawy to będą oczywiście dwa kwadraty, które mają wymiary 4 na 4, czyli pole jest 16, a pole boczne to będą cztery prostokąty o wymiarach 4 na 5, czyli, moi drodzy, po prostu mnożymy bok razy bok. I teraz tu będę miała, tutaj niepotrzebnie napisałam, równa się, czyli mam 32 dodać i tu będę miała 4 razy 20, czyli 80, czyli mamy 112 cm kwadratowych. Jeszcze szybko nam wyszło pole powierzchni całkowite. I moi drodzy, następne zadanie jest już faktycznie jeszcze z litrami połączone. Bardzo ładne zadanko, moi drodzy. Litry to są zawsze bardzo praktyczne zadania, moi drodzy. Zadanie piąte. Do prostopadłościennego naczynia o wymiarach 2,5 dm na 4 dm na 6 dm wlano 6 litrów wody i mamy oceń prawdziwość zdań. Wysokość słupa wody w naczyniu wynosi 6 cm oraz woda stanowi 2/3 objętości naczynia. Narysujmy najpierw, co to znaczy, że mamy prostopadłościenne naczynie, tak? Ja tutaj tak narysuję. Tu mi się robią brzuszki, słuchajcie, mam, jeśli to tak widać, może troszeczkę krzywo, ale papier jest lekko zdeformowany. I teraz, moi drodzy, mamy podane, że on ma 2,5 decymetra, to będzie ten krótszy, tu będą 4 decymetry, a tutaj 9 decymetrów, tak? No i teraz, wlano ileś wody, tak? Czyli tutaj, o tak, zamalujemy. Tu dotąd powinno być zaciągnięte. O. Mamy ileś wody. Tam oczywiście wyjdzie nam, czy to będzie faktycznie takie aż wysokie lustro, czy nie. No i teraz, najpierw się zastanowimy, tak, czy faktycznie ten słupek tutaj wody będzie 6 cm. Tu będzie nasze H. Zadanie jest troszeczkę odwrotne, bo ja mam podaną objętość. Mam podane, że to jest 6 litrów. Najpierw się zastanówmy, ile to jest 6 litrów. To wynika z definicji litra. 1 litr to był przecież 1 decymetr sześcienny, tak? A zatem, moi drodzy, jeśli ja wiem, że objętość to jest pole podstawy razy wysokość, albo inaczej, tutaj akurat, jeżeli to jest grania stosłup, to mam każdy wymiar razy każdy wymiar, ale tu mi jest prościej policzyć to z pola podstawy razy wysokość i to ma być równe 6 decymetrów sześciennych, to teraz, moi drodzy, pole podstawy tu to jest 4 decymetry razy 2,5 decymetra. A to się równa przecież 10 decymetrów kwadratowych. To znaczy, że mam teraz takie równanie. 10 decymetrów kwadratowych razy wysokość to się równa 6 decymetrów sześciennych. Czyli moja ta wysokość tego słupa wody to będzie, tu muszę podzielić przez 10, czyli 6 podzielić na 10 to mi wyjdzie 0,6 decymetra, bo decymetr sześcienny z decymetrem kwadratowym mi się również skróci do 1 decymetra.
A 0,6 decymetra to jest przecież 6 centymetrów. A zatem przy pierwszym pytaniu mamy prawda. Wysokość tego słupa wody to będzie 0,6 decymetra, czyli 6 centymetrów. To się zgadza. A teraz mamy zobaczyć, czy faktycznie objętość tej wody, gdzie wiemy, że ona że to jest 6 litrów, będzie stanowiło 2/3 całego naczynia. Znamy wysokość całego naczynia. Wiemy już, że podstawa to jest 10 decymetrów, a zatem objętość naczynia to będzie 10 decymetrów kwadratowych razy 9 decymetrów, czyli wychodzi nam 90 decymetrów sześciennych. No i teraz sprawdźmy. 6 litrów z 90, tu jest 6 decymetrów sześciennych, z 90 decymetrów sześciennych mamy tę samą jednostkę, ona się nam skróci. To teraz jeśli ja to oczywiście skrócę, tak, skrócimy to przez 3, to będzie 2/30, a nie 2/3. A zatem w drugim pytaniu będzie fałsz. I teraz ocencie sami. To zadanie jest za jeden punkt, bo to jest odpowiedź typu prawda-fałsz. Czyli wy zaznaczacie w arkuszu odpowiedzi tylko PF, czyli prawda-fałsz. Czy mieliśmy mniej czy więcej tych obliczeń? Ciężko jest teraz to tak może ocenić. Ale złożoność zadania nie jest wcale dużo większa niż tego, które było za 3 punkty. A zatem jest to dowód na to, żeby się nie poddawać, moi drodzy, przy zadaniach otwartych, w których macie coś do policzenia. Ponieważ czasami się okazuje, że właśnie te zadania zamknięte mają równie dużo różnych obliczeń i wykraczają poza zasięg tylko jednego jakby tematu, tak, czy zagadnienia tematycznego, jakim na przykład tutaj jest objętość. Zatem, moi drodzy, mam nadzieję, że Was to troszeczkę zmotywuje do tego, żeby w ogóle podjąć trud rozwiązywania zadań otwartych i szczególnie zadań związanych z objętością i w ogóle z bryłami, z figurami przestrzennymi, czyli z bryłami. Na dzisiaj dziękuję, a na przyszły tydzień zapraszam Was jeszcze na ostatnie zajęcia dotyczące figur płaskich też i brył, ale już będą to takie zadania, bym powiedziała, troszeczkę innego typu, które nie kwalifikują się ani pod objętość, ani pod pole powierzchni całkowitej, czy pole po prostu figury. Będą to zadania, bym tak powiedziała, takie z przymrużeniem oka, z gwiazdką, z kaktusem. Ciekawe. Zapraszam.